Cześć kochani, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym filmie chciałabym wam opowiedzieć o mojej osiemnastce. Jak ona wyglądała, jak się przygotowywałam do niej i co bym zmieniła. Także bez zbędnego przedłużania zapraszam was do filmu. Hold up. Zacznijmy od tego, kiedy moja impreza się odbyła. Odbyła się ona 5 września z racji tego, że byłam bardzo niecierpliwiona, żeby ją już mieć, już ją przeżyć i zrobiłam ją wcześniej, bo urodziny mam 8 września. Impreza właśnie ta była z moimi znajomymi. Zrobiłam ją tylko ze znajomymi i dzień później, 6 września, była kawa dla mojej rodziny. Taki słodki poczęstunek, także zdecydowałam się na to, ponieważ bałam się, że moja rodzina może się nie zgrać z moimi znajomymi, że może coś później tak, wiecie, ja też nie chciałam się jeszcze większym stresem obarczać, więc zdecydowałam się o rozdzieleniu tych dwóch imprez i powiem wam, że z perspektywy czasu dobrze, że tak zrobiłam. Na mojej imprezie ze znajomymi było 15 moich znajomych. Część była z mojej szkoły, z mojej klasy, a część była takich osób, których nie poznałam w szkole. Poznałam gdzieś tam przez innych znajomych, ale mamy dobry kontakt, więc również znaleźli się na mojej imprezie. I powiem wam, że nie było tak, że oni się nie dogadali, czego bardzo się bałam. Znaleźli fajny język ze sobą i myślę, że jak najbardziej na plus. Ja swoją osiemnastkę zaczęłam planować bardzo późno. W czerwcu, w sierpniu robiłam, wiecie, zakupy na to, na całą tą imprezę dekoracyjne i takie inne duperele. Natomiast salę miałam pewną już w styczniu. Już wtedy wiedziałam, że chcę tutaj mieć tę imprezę na sali. Znalazłam salę odpowiednią. Była to remiza strażacka, sala właśnie w remizie strażackiej w Kamionkach. I bardzo się cieszę, że wybrałam tą salę. Chociaż przed imprezą jej nie widziałam i trochę brałam w ciemno. Dlatego też mało osób zaprosiłam na moją osiemnastkę. Ale myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, jakiś nie ubolewam nad tym, więc jest dobrze. I kolorem przewodnim na mojej imprezie był róż oraz srebro. Spodobało mi się to połączenie kolorów i zdecydowałam się na nie, nie mam tutaj jakiejś większej filozofii. I ściankę do zdjęć zrobiłam sama. Kupiłam balony, cyferki, taką girlandę chyba, tak to się nazywa. Tutaj wyświetli się wam zdjęcie jej. I od taty dostałam światła, które dopełniły całą tą ściankę. No i pod te kolory byłam ubrana również ja. Miałam różową, tiulową spódniczkę, wysokie buty oraz czarny top. Tutaj się wyświetlę wam ja i moja stylizacja. Co do jedzenia na mojej imprezie, to były głównie przekąski, jakieś tam słodycze, owoce. Nie chciałam robić ciepłego posiłku, natomiast miałam zimny catering. I myślę, że to wyszło jak najbardziej spoko. Nie zmieniłabym tego. I dobrze, że tak zrobiliśmy. I też mama mi to proponowała, także posłuchałam jej. Był też alkohol na mojej osiemnastce. Była to głównie wódka. Patrząc z perspektywy czasu, kupiłabym jej dużo mniej. Nie sądziłam, że tyle zostanie i teraz mam ją pochowaną po szafkach. Ale fajnie, bo nie musiałam się martwić, że czegoś zabraknie, że będę musiała latać do sklepu w czasie imprezy, więc mimo tego, że zostało i mam ją teraz, to fajnie, że tak się stało. DJ-em na mojej osiemnastce był mój tata, ze względu na to, że już ma doświadczenie, ma swój zespół i gra na weselach, na różnych imprezach okolicznościowych. Więc poprosiłam go też, aby zagrał i u mnie. I powiem wam, że był to strzał dziewczątkę. Nie musiałam wydawać pieniędzy na jakiegoś innego DJ-a czy inny zespół. I powiem wam, że
super było. Poprowadził również jedną zabawę, którą ja go uczyłam. I fajnie wyszło i moi znajomi byli zgrani, nawet moja mama dołączyła. Także fajnie scaliło naszą tą grupę. Również mój tata zajął się kwestią zdjęć z tej imprezy. Gdzieś tam gdzie robił te zdjęcia. Ja też go prosiłam, żeby nie robił za dużo, żeby nie angażował się w to za bardzo, bo nie chciałam, żeby miał kolejny obowiązek. Ja też nie chciałam siebie tym obarczać. Stawiałam na to, że zachowam wspomnienia w mojej głowie, więc odpuściłam trochę temat zdjęć i w sumie jakoś patrząc na to z perspektywy czasu nie był to taki zły pomysł. Mam tam zdjęcia ze ścianki, więc dla mnie super. No i teraz przejdźmy do tematu, co bym zmieniła, co bym poprawiła. Poprawiłabym ilość gości na mojej 18, ponieważ nie wiedziałam, jaka ta sala będzie duża, ile mogę zapraszać tych znajomych. Więc na przyszłość, jeżeli będę robiła takie imprezy, to najpierw patrzę, jak wygląda sala i zapraszam gości. To jest właśnie ten minus, że jej nie widziałam. I zmieniłabym ilość alkoholu, bo zdecydowanie za dużo jej kupiłam. Teraz właśnie stoi, nie mam co z nią zrobić, więc to jest kolejny minus, moja wtopa, którą popełniłam. Ale oprócz tego wszystko było super, wszystko było zgodnie z moim planem, poprawię, więc bardzo się cieszę, imprezę uznaję za udaną. I to tyle w tym filmie, jeszcze tutaj na koniec wyświetlę Wam filmiki, zdjęcia z tej imprezy, więc mam nadzieję, że obejrzycie i dotrwacie do końca. Także dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o łapkach w górę, o dodawaniu komentarzy i subskrybowaniu mojego kanału. Pa!